Beatyfikacja księdza Michaela McGivney'a to jest taki moment, który pokazuje całej społeczności kościelnej, że to jest postać, a przede wszystkim, że to jest ścieżka, którą warto podążać. Stąd ten moment beatyfikacji jest to taki moment, kiedy mówimy głośno i wyraźnie. Zobaczcie tą ścieżkę, przyjrzyjcie się tej drodze. Być może znajdziecie miejsce do naśladowania. Być może to jest właśnie ta ścieżka, której szukaliście. Beatyfikacja księdza McGivney'a jest taką złotą pieczęcią, która jakby potwierdza, że to całe dzieło, które zainicjował, idzie w dobrym kierunku. Ta beatyfikacja jest czymś ważnym, dlatego że ona pokazuje przykład księdza, który poprzez zwykłą pracę duszpasterską został wyniesiony na ołtarze i że to wcale nie trzeba robić ogromnych, niesamowitych rzeczy jako ksiądz, tylko po prostu być przy swoich ludziach. Trochę pachnieć jak owce, mówiąc słowami papieża Franciszka. Ksiądz McGivney zapełnia kościoły mężczyznami. To jest niezwykle ważne zadanie w Kościele, także w Kościele w Polsce. Jestem przekonany, że sam ksiądz McGivney ze swoją postacią czy podejściem do duszpasterstwa jest odpowiedzią akurat na nasze aktualne sytuacje, które dzieją się w Kościele w Polsce, gdzie zmienił się ustrój, gdzie jest pole do aktywności świeckich i do tego, abyśmy wspólnie brali też odpowiedzialność za parafię. Ksiądz Michael McGivney zaproponował i założył Rycerzy Kolumba właśnie po to, aby czyniąc dzieła miłosierdzia wspierali innych, aby wokół siebie odnaleźli braci, nie sąsiadów, nie kolegów, tylko braci i traktowali innych jak braci. Członkostwo w Rycerzach w jakiś sposób przywróciło mnie na łono Kościoła. To, że zacząłem się znowu modlić, nie tylko na różańcu, to, że zauważyłem, że jest wielu mężczyzn, którzy się modlą, nie wstydzą się tego, że się modlą. Skoro mówimy o miłosierdziu, o braterstwie, to no, kto jak to, ale właściwie on jest tą osobą, która w imię tego braterstwa wspólnotowego za mną się ujmie. Autentycznie, w momencie, kiedy lekarz powiedział mi, że nie jestem pacjentem onkologicznym, że organizm jest czysty, ja bym przekonany, jestem przekonany, że to jest za jego wstawiennictwem interwencja Boża. Ksiądz McGivney staje się patronem całego zakonu rycerzy Kolumba, rycerstwa, ale staje się patronem również dla każdego z nas, do którego teraz możemy indywidualnie i wspólnie się modlić. Ksiądz Michael nie szukał splendoru, doceniania, tylko taką codzienną, mozolną pracą. Drobnymi krokami czynił rzeczy wielkie. I to jest, myślę, że wspaniałe przesłanie nie tylko dla mnie, ale i dla innych mężczyzn, że żeby zawalczyć o coś wielkiego, w naszym przypadku o niebo, to trzeba codziennie czynić to małe dobro, które skumulowane da wielki efekt.